Cześć, witam wszystkich serdecznie po dość długiej przerwie z ETS 2. No, dzisiaj taki odcinek trochę informacyjno-pokazowy, z tego względu, że SC Software dało nam możliwość zagrania w betę nowego patcha o oznaczeniu 1.11. Jak już widzicie w lewym górnym rogu, jest to wersja 1.11.04, czyli już trzy poprawki zostały wprowadzone w międzyczasie. Wersja beta tego patcha dostępna jest jedynie dla użytkowników, którzy mają zarejestrowaną kopię gry na platformie Steam. No, od początku zresztą SC Software taką politykę prowadziło, że beta była umieszczana na Steamie z tego względu, że o wiele łatwiej jest jakby organizować zasoby dla bety poprzez elektroniczną rozgrywkę, źródła elektroniczne. Na początku troszeczkę dialogu, później będziemy jechać. W dzisiejszym odcinku także mały taki komunikat odnośnie, jakby to nazwać, funkcji społecznościowej mojego kanału. Tak to ładnie nazwę. Chodzi o te wszystkie platformy jak Steam, Twitter, Google+. Tam troszeczkę u mnie się pozmienia, ale powiem o co chodzi dokładnie w odcinku. Sporo nowości nam przyniósł patch 1.11 i główną taką nowością jest całkowite przemodelowanie interfejsu graficznego gry. Już na samym początku wita nas całkowicie nowy obszar, nowy wstępniak, tak zwany platforma startowa, gdzie wybieramy sobie profil i od razu widzimy, że do każdego profilu jest przypisana statystyka. Zmiana przycisków też troszeczkę w innym miejscu, nowy profil edycja plus usunięcie to ikonka kosza, nie ma już, usuń profil. Na dole mamy najnowsze aktualności i najnowsze DLC, czyli tak zwana zawartość do pobrania. Z angielskiego bodajże. Co tu jeszcze? No wiadomo, globusik kręcący się oznacza, że mamy połączenie z platformą World of Tracks, czyli nasz profil jest profilem online. To jest ta pierwsza zmiana, która rzuciła mi się od razu w oczy. No i druga zmiana to jest ta, którą teraz widzicie, czyli nowe ekrany ładowania. Bardzo ładne, szerokie, wysokie, na cały ekran, nie jakiś tam malutki pasek, tylko naprawdę porządna, ładna platforma. Ładny obraz, nie platforma. Przemodelowane zostały przyciski w menu głównym. Zobaczcie, że doszły zamiast pełnych kolorów, doszły kontury. Bardzo ładnie to wygląda. Troszeczkę pozmieniali niektóre elementy graficzne. Z kolejnych takich podstawowych rzeczy to doszło nam kilka nowych opcji, a mianowicie główną i taką najważniejszą opcją, którą i na którą wielu graczy czekało, to jest stabilność, jak tutaj ładnie nazwali, stabilność naczepy w polskiej wersji językowej. A chodzi o fizykę naczepy w ciężarówkach. Można sobie tym suwaczkiem tę stabilność regulować od najbardziej stabilnej, czyli bardziej takiej arkadowej, poprzez wypośrodkowaną dla osób, nie wiem, które jeżdżą na klawiaturze, na padzie, za pomocą myszki. No i najbardziej realistyczną, no najbardziej realistyczną, albo jest realistyczna, albo nie w sumie. Przyjmijmy, że na realistyczną stabilność, czyli maksymalnie w lewo ten suwaczek. Z tego, co czytałem i co ludzie pisali czy zgłaszali, to ten suwaczek przesunięty w lewo daje lepsze odczucia niż w poprzednich patchach standardowo, więc jest jakaś poprawa. Oczywiście sami twórcy SC Software, twórcy ETS-a, często mówią w wywiadach, że nie mogą zastosować symulacyjnego modelu jazdy, ponieważ chcą trafić do jak największej ilości graczy, zarówno do tych casualowych, jak to ładnie i dziwnie się zwie, po tych graczy takich hardkorowych z kolei, mocno ceniących sobie symulacje. No i niestety nigdy to nie będzie w 100% realne. Ale mamy jakąś tam namiastkę tego realizmu, cofając sobie maksymalnie w lewo ten suwaczek.
Poza tym tutaj nic nam się nie zmieniło, z tego co widzę. A, mało tego, zmieniło się. Druga sprawa. Doszły nam znaki ograniczenia prędkości w doradcy drogowym. Czyli teraz wyświetla nam małą ikonkę ograniczenia prędkości na ekranie doradcy drogowego i możemy sobie ustawić, czy wyświetla nam dla ciężarówek, dla aut osobowych, czy w ogóle nam ma nie wyświetlać. Ja sobie ustawiłem dla ciężarówek, żeby sprawdzić, jak to działa, chociaż ja osobiście doradcy drogowego nie używam, korzystam z GPS-a. Także mnie jest to niepotrzebne, ale pokażę Wam, jak to działa w grze. No i tutaj się nic nie zmieniło. Doszła kolejna nowa opcja, o którą dopytywali się i prosili użytkownicy, czyli regulowany tempomat. Wcześniej załatwiliśmy to modyfikacją, którą prezentowałem zresztą na swoim kanale. To był oddzielny programik, który się działał w tle. Tam się przypisywało do niego przyciski. Teraz możemy sobie bez problemu przypisać zwiększenie prędkości bądź zmniejszenie prędkości. O 5 km jest domyślnie, chociaż dzisiaj, nie, wczoraj bodajże wyszedł patch, który wprowadza takie polecenie ciekawe w konsoli, że można sobie ustawić powiedzmy co 1 km, co 2, co 3, ile nam się tam podoba. Możemy sobie nawet ustawić skok co 50 km, chociaż to się mija z celem, ale tak to jest. I kolejna fajna opcja, czyli wznowienie tempomatu. Powiedzmy, jedziemy sobie tą swoją ustaloną prędkością 65 na godzinę, hamujemy. Tempomat nam się wyłącza, ale później, żeby nie ustawiać sobie na nowo tempomatu do tej żądanej prędkości, wciskamy jeden przycisk, wznowienie tempomatu i prędkość wraca nam na te powiedzmy 65 km na godzinę. To jest podobny myk jak w Rig'n'Rollu był zastosowany. Poza tym wszystko po staremu, nic się nie zmieniło. Z trybów takich jeszcze dosyć ciekawych to jest modyfikacja kabiny i regulacja fotela. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Podczas ładowania zlecenia wyświetlają nam się dodatkowe informacje na temat naszego zlecenia na tej planszy. No i mamy tu regulację fotela. Ja korzystam z FreeTracka, więc pokażę Wam tylko, jak to działa ta regulacja fotela. Nie zobaczycie efektów tego, ponieważ dla FreeTracka, ja w sumie, no tak, FreeTracka, na tej technologii TrackAir to nie działa. Ale jak ktoś nie korzysta z tego, sporo osób, mało osób korzysta, że tak powiem, także dla większości będzie to rzecz przydatna. No i możemy sobie regulować w płaszczyźnie poziomej fotel. Możemy sobie go przybliżać i oddalać. Oczywiście jest pewien zakres regulacji, ponieważ to jest regulacja fotela, a nie regulacja kamery. Możemy sobie podnosić go, a obniżymy sobie jak w Formule 1. I możemy sobie regulować widok. O, teraz to jesteśmy tak jakby jakiś mały człowieczek sobie siadł. A nie, jeszcze możemy ją sobie obrócić. A weźmy skrajne wartości, żeby to. Zobaczymy, jak to wygląda. O, skrajna wartość w prawo i do tyłu, i do góry. No nie wiem, czy ktoś tak będzie jeździł, no ale jeśli ktoś tak lubi jeździć, to jego bajka, jego podwórko, nie ma sprawy, nie czepiam się. I literką R powracamy do ustawień domyślnych. Ja to sobie zamykam, bo oczywiście ja korzystam z tej dobrodziejstwa technologii TrackAir. Otóż jeszcze coś wspominali, że poprawiony został widok w lusterkach, szczególnie w prawym lusterku. Powiem tak, w Scania zauważyłem różnicę, natomiast w tej chwili w DAF-ie, no nie wiem, zobaczymy podczas jazdy, czy ta różnica jakaś będzie. Kolejna rzecz to jest dodanie trzech nowych miast, całkowicie nowych miast i nowych dróg w Austrii i w Italii. Dostajemy miasto Graz, miasto Klagenfurt am Wörthersee i Wenecję. Słynną Wenecję, miasto na wodzie w północnej Italii. Północno-wschodniej w sumie, zresztą to nieistotne. Dziś pojadę sobie z Wiednia, ze stolicy Austrii i ominę. Nie pojadę tak, jak mi sugeruje GPS, tylko pojadę właśnie przez te nowe trzy miasta: Graz, Klagenfurt am Wörthersee i Wenecja. To ładnie u makaronich brzmi. No cóż, co ja w ogóle wiozę? Aha, jeszcze się zmienił w interfejsie, się zmieniła ramka doradcy drogowego. Jest ona taka bardziej stonowana, przezroczysta. Nie jest już taka agresywna, że tak powiem. I zaraz zostawię sobie tego doradcę drogowego, żeby pokazać Wam, jak
działają te ograniczenia. Jedziemy w takim razie. Nie ma się co zastanawiać. Ja bym sobie... Kurczę, zmieniłbym sobie na dzień. Ale to zaraz pojedziemy chwilę o zmroku i sobie później zmienię. Jeszcze jedna ważna rzecz doszła. Mianowicie przemodelowali audycje radiowe, radia, czyli całkowicie wybór stacji radiowych. Można sobie je tak dodać do ulubionych i później mieć ulubione. I można też segregować sobie według gatunku języka i tak zwanej prędkości przesyłania, czyli bitrate. Ja to sobie zaktualizuję, żeby wam pokazać. I powiedzmy tak, mogę sobie ustawić po nazwie, po gatunku, po języku i po bitrate. A po języku na przykład zaczynamy od Belgii, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, dołożymy Polskę. Mamy polskie, Polskę, o, to moje ulubione radio, od razu sobie mogę je ciapnąć do ulubionych. I ulubione sobie zaznaczam i niezależnie od tego, co wybiorę tutaj, a niezależnie od tego, czyli... Ale jednym kliknięciem mogę sobie pacnąć ulubione radia. Także tak to wygląda. Weźmy jeszcze do PL. Sporo tych stacji radiowych w PL jest. Ale tak jak mówiłem, interesuje mnie tylko jedna stacja. Od razu sobie ją wrzucę do ulubionych. Odtwarzacz też mamy, ale nie mam żadnych wrzuconych utworów. Także wszystko na swoim miejscu. Podstawowe rzeczy wam powiedziałem. A jeszcze wam powiem o rzeczy, która jeszcze nie została wprowadzona. Czemu mi nie działa skrzynia biegów? To jest dobre pytanie. Zaraz zobaczymy. Kontrolery, skrzynia manualna. Skrzynia manualna. I chyba mi się tutaj poprzestawiały. Tak, poprzestawiane są. Dobra, szybko to zrobimy. Przestawiane. Dwójeczka na miejsce. Trójeczka. Czyli ja mam hash teraz swojego, także u mnie to są te takie wartości z czapy wzięte, można by powiedzieć. O. Górna, dolna skrzynia, ciach i połóweczki. Ciach. O, i teraz będzie wszystko w porządku. Sprawdźmy, czy to działa. Elegancko, ganz egal, jak to mówią. Sprawdźmy jeszcze z zewnątrz. Dzisiaj jadę DAF-em. O i sami widzicie, już w doradcy drogowym pojawiło się ograniczenie do 50. No i tak jak mówiłem, mam ustawione dla ciężarówek te ograniczenia. A jeszcze pojedziemy sobie chwilę z tymi ograniczeniami, żebyście widzieli, jak to się dynamicznie zmienia. Ja mam wgrany interior w wersji HD do DAF-a, zresztą widzicie pewnie różnicę dosyć sporą, jeśli chodzi o jakość tekstur wnętrzu. Jest, we wnętrzu jest to naprawdę wysokiej jakości wnętrze od Nightsona, syna nocy tak zwanego. To jest użytkownik, który... Oj, mam skrzynię biegów bez retardera. Trudno się mówi. Będę hamował hamulcami. I zaraz wam też zaprezentuję działanie tempomatu. Ale to sobie wyjadę na jakąś autostradę tutaj. I wtedy sobie poszalejemy. Że tak powiem. Zobaczymy, już się zmieniło na autostradzie na 70. Proszę bardzo. Zauważyłem też, że ciągnik bardziej się męczy. Jakby dodali troszeczkę chyba jakieś zmienne odnośnie wagi. Nie wiem, czy wagi, czy mocy silnika w stosunku do wagi holowanego ładunku. Powiem wam, że ciężko mi powiedzieć w tej chwili, ponieważ mam wrażenie, że jak wcześniej jeździłem z podobnymi ładunkami, ten ciągnik o podobnej mocy był żwawszy. Teraz bardziej się męczy, także jeszcze chyba bliżej realizmu to wszystko zostało sprowadzone.
Z tego, co tam jeszcze czytałem na różnych forach internetowych, to zaraz, żeby to się za bardzo nie rozpędzić, już mamy 80. O. I teraz zaraz ten pomacik wam pokażę, jak pracuje. Tylko zaraz, momencik, ja tutaj muszę zjechać, tak, żeby znowu gafy nie walnąć. Tak, ja tutaj muszę zjechać. Czyli jadę na Gras. Ja już chciałem ten pomoc włączać. Że dodane zostały zmienne w fizyce odnośnie siodła. Także kolejna nowość, można by rzec. Nie ma retardera, to będę silnikiem hamował, co to? Kto mi zabroni, nie? Ale DAF to wyje, ten jego silnik. Jak czołg normalnie. No szkoda, że tego retardera nie ma, przydałby się z górki tutaj. Z górki na pazurki. Szybki rzut na mapę. Rzut okiem. A, o, tutaj nie ma. Nie ma innej możliwości. I na kolejnym skrzyżowaniu. Wyprawo. Wyprawo. Dobra, rozpędzamy się. Jeszcze jedna rzecz, którą zapowiedzieli twórcy, a nie wprowadzili, to jest, czytałem o tym u nich na blogu, albo jest wprowadzona i jest tak zabunkrowana, że ja nie potrafię tego znaleźć. Jeśli ktoś wie, to niech mi powie. To jest zmiana kąta obrotu kierownicy w grze, z poziomu gry. I teraz nie wiem, czy dotyczy to, ale podejrzewam, że dotyczy to zmiany wizualnej obrotu kierownicy w ciężarówce. Ponieważ teraz ona jest stała i wynosi w granicach tam 780-785, różni ludzie różnie piszą. Ciężko to nawet jakoś sensownie zmierzyć tę wartość. No, nie wiem, czy słyszycie ten pisk w tle, ale to jest ciekawa sprawa, ponieważ ja mam akurat, nie mam ciepłej wody doprowadzonej bezpośrednio do bloku, nie mamy takiej instalacji, my korzystamy z bojlerów. Nagrzewam sobie wodę w bojlerach i często tak jest, że bojler sobie gdzieś tam piszczy. To jest ciekawe zjawisko, nie wiem, czy to wywołane ciśnieniem jakimś wewnątrz, czy co. Ciężko mi powiedzieć, aczkolwiek potrafi w środku nocy sobie tak zapiszczeć, że aż normalnie człowiek budzi się ze strachem. Zrobimy tak, zjadę sobie na stację benzynową na parking, przesunę czas, żeby było rano. Nie lubię w grze jeździć w nocy. Znaczy inaczej. Jak sam jeżdżę, to jeszcze pal licho, ale jak nagrywam, to wolałbym, żebyście coś zobaczyli z tego, a nie. Dobra, w sumie doradcę mogę wyłączyć, ale nisko GPS strasznie jest. I parking dla ciężarówek? Nie, to jest parking dla samochodów osobowych. Jedziemy dalej. Parking dla samochodów ciężarowych. Proszę bardzo. Już tam jakiś stoi, pauzę kręci. A ja sobie tu zaparkuję i też sobie pauzę wkręcę. O, jak go rzuciło? Dziwnie. Gasimy silnik. Światełka. Prawda? O, elegancko. I jedziemy w takim razie. Światełeczka. Pyk. No, zapomniałem zrzucić na dolną skrzynię. Także szerokości, panie kolego. Ze Skani, a my jedziemy dalej. W nowe tereny. No, jedź pan. Dziękuję. No, teraz się udało, że
jakby pozwolił mi wjechać na ten pas, ale ostatnio miałem takie często dziwne przygody, że nie chcieli mnie wpuszczać. Chwalili się tym, że AI reaguje dynamicznie. Grac w prawo. Dojedziemy w prawo. Będziemy już na nowej drodze, którą dodało SC Software w patchu 1.11. Może faktycznie te lusterka są poprawione, bo główny zarzut był taki, że w prawych lusterkach było G widać, że tak powiem. I ludzie się denerwowali, buntowali. I ja sam nawet widziałem, że coś jest nie tak z tymi prawymi lusterkami w poprzednich patchach. One miały jakby za dużą odległość. Cała perspektywa była zbytnio oddalona. Trzeba cały bieg. Czyżby GPS już mi przeliczył trasę? Zobaczymy. Tak, teraz już mogę sobie ze spokojem jechać według GPS-u. No to jedziemy w takim razie. I zobaczmy, co nam tutaj przygotował SCS. Zjechałem. To nic. Tu wszyscy jadą. O, jedni bez świateł, jedni ze światłami. To ciekawe. O, dziękuję pan. Puszczasz mnie, czy nie puszczasz? Zatrzymałeś się. Kolejny mądry. Zaraz. Ach, nie puszczam. Myślałem, że będzie puszczał. No i teraz sobie trochę poczekam, znając życie. Ruch jest spory. Chyba za daleko wyjechałem poza skrzyżowanie, dlatego mi tak zwalniają. No nie, korek się zrobił. Poczekamy sobie. Może któryś się zlituje nade mną. Tam pusto. Tam się trzeba będzie wbić po prostu. Dobra. Udało się. No i wracając do tych lusterek nieszczęsnych. Cała ta perspektywa była zbytnio oddalona w tym prawym lusterku i naprawdę ciężko było sensownie wykonać manewr. A w nocy to już w ogóle była tragedia. Żeby nie powiedzieć tragikomedia. Jak się czasem człowiek męczy, żeby postawić w prostopadle ten zestaw do rampy. A powiem wam, że no, podczas testowania na kategorii C oczywiście solóweczką cofałem, ale miałem okazję z przyczepą manewrować. Także o wiele łatwiej jest w realu, w tych lusterkach cokolwiek dojrzeć, niż w grze jest tutaj, było tutaj zaprezentowane, ponieważ teraz widzę, że zmiana jest in plus. No i mamy nowe tereny. Górskie tereny, zawsze góry lubiłem. Powiem wam, że całkiem fajnie się to prezentuje tutaj. No i teraz rzecz o tempomacie. Tempomat oczywiście załączamy sobie przyciskiem. Teraz gdzie ja mam tempomat ustawiony? Tutaj mam ustawiony tempomat. Ciach. W tej chwili mam 68. I teraz ja mam ustawienie domyślne. Powiem tak. No i tu muszę wjechać. Przyspieszę sobie i zaraz ogarniemy temat tego tempomatu. No, niepotrzebnie pas zmieniałem. Chociaż 80 mamy, to dobijemy sobie do... Jesteśmy na autostradzie w sumie.
do tych 80 sobie dobiję i załączę ten dyplomat. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, jest 80. I teraz mam przyciski na kierownicy, gdzie mogę sobie zmniejszać i zwiększać wartość. Ja mam w tej chwili ustawione o 5 km na godzinę. Przelecę te zakręty ostre. O, i ciach. Ciach, ciach, nie ten przycisk wcisnąłem. O, i proszę bardzo. 75, 70, 75, 80. I mogę sobie elegancko regulować. Teraz powiedzmy wcisnę hamulec, tempomat mi się deaktywuje. Wciskam sobie wznowienie tempomatu. I znowu mam 80 na godzinę. Że powiem wam, że rzecz naprawdę przydatna. No właśnie, jakie ładne widoczki mamy. O proszę, co tutaj mamy, co my tutaj mamy. Czy ja teraz mogę? Nie mogę, ale mogę sobie włączyć studio fotografii i zobaczyć, co oni nam tam przygotowali, ale dajcie te rozmycie. Rozmywamy, odmywamy. O, mogę sobie przybliżyć, proszę bardzo. Jakaś firemka mała. I mój zestaw, no kuń co prawda o konfiguracji trzech osi, a szykowałem się na transport ładunku jakiegoś ponadnormatywnego bądź dosyć ciężkiego, no ale gra mi wylosowała chłodnie. Z jabłkami jadę, tak? Zobaczymy F5, F6. Jabłka, tak, do Milana. O, telefon dzwoni. No i dobra. No i teraz wracam do drugiego tematu, który chciałem z wami poruszyć, mianowicie całe te społecznościowe zamieszania. No wiadomo, większość ludzi, większość kanałów, które się chce promować na różnych platformach społecznościowych, czy to na YouTubie, czy na blogach, no, używa serwisów społecznościowych do tejże promocji. Ja troszeczkę inną taktykę przyjąłem. Otóż nie używam żadnych Facebooków. Z Google Plus korzystam z przymusu. Może inaczej, nie korzystam z przymusu, tylko mam podpięte, ponieważ tak sobie YouTube zażyczył. Więc sobie podpiąłem, ale nic tam nie robię. Na tym Google Plus jedyna aktywność, jaka tam jest, to jak wyślę film na YouTubie, to na Google Plus się ten film ukazuje. Odnośnik do niego się ukazuje. Teraz gdzie my jesteśmy? Nie wiem, czy zajeżdżać do Grazu. Tak swoją drogą to jest to drugie miasto co do wielkości w Austrii. A Klagenfurt am Wörthersee jest 6. miastem co do wielkości. To tak gwoli ciekawostki. Ja wiem. Zajedziemy sobie, bo wydaje się dosyć spore to miasto. Czemu by tam nie zajechać? Także sobie zrobimy taką małą rundkę po Grazu. No i ja nie używam, powiem wam, tych wszystkich serwisów. Jedynie używam Twittera do informowania o mojej aktywności. Ta aktywność zazwyczaj opiera się na tym, że informuję was tam, że powiedzmy pojawi się jakiś film, bądź pojawił się dany film. No i tylko tyle. No dlaczego Twitter? Akurat dlatego, że jest to bardzo minimalistyczny portal społecznościowy, który ma po pierwsze bardzo minimalistyczną oprawę, bardzo konkretne cele. O, teraz będę mógł sobie zaraz wznowić ten powód. I jest taki mało agresywny dla zarówno użytkownika tego docelowego, jak i użytkownika tego, który wysyła informacje. Dlatego strasznie mi się spodobał Twitter, ponieważ jest tam konkretna informacja zamieszczona w kilku krótkich znakach, tak jak chyba SMS, tam jest coś koło 100 coś znaków można zamieścić w krótkiej wiadomości. I jest to dla mnie forma najlepsza, także jeśli ktoś używa Twittera, to polecam śledzić moją aktywność na Twitterze, ponieważ myślę, że w przyszłości będę tam więcej zamieszczał rzeczy związanych z moją aktywnością, nie tylko na YouTubie. Może nawet coś wrzucę, jak na Master Tracku teraz będę. Zobaczymy, zobaczymy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że
Jakiś czas temu pod swoimi filmami podałem większość mnie w sieci, powiem tak, czyli dałem do profilu Steam link, dałem do profilu Microsoftu, dałem do Skype'a, na World of Tracks to niech sobie siedzi, do Twittera i mail. No i ostatnio to się trochę zmieniło, ponieważ w najnowszych filmach daję już tylko maila, Twittera i World of Tracks. Dlaczego? Ano zaraz wytłumaczę i powiem od razu, że planuję małe zmiany właśnie w tych całych społecznościowych platformach. Uj, tu przesadziłem troszeczkę. Jeszcze raz. Ze Skype'a usunąłem z tego względu, że Skype mam połączony z kontem Microsoft i jeśli dodam kogoś do znajomego, osobę, którą nie znam, to ta osoba po pierwsze ma mój numer telefonu. Wiem, że ja sobie to mogę zmienić, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja chcę mieć znajomych, po prostu znajomych, a nie obce osoby, których nie znam, a których tam dodałem po prostu, bo myślałem, że to będzie miało sens. I dlatego ostatnio zrobiłem czyszczenie na Skype'ie i zostawiłem tylko znajomych, których znam. Mam tam garstkę osób i których na bieżąco tam poznaję i chciałbym po prostu, żeby mieli też mój profil, moje konto Skype'a i mogli się ze mną komunikować. Także nie miejcie mi za złe, jeśli nie przyjmę zaproszenia od Was na Skype'ie, bądź już to zaproszenie zostało zignorowane, bądź użytkownik został wyrzucony z mojej listy znajomych. Miałem takie sytuacje, że miałem jakieś dziwne numery telefonów przez to, że mam połączone z kontem Microsoft, ponieważ Windows Phone używam. I doszło też do tego, do takiej sytuacji, że ostatnio miałem telefon, odebrałem ten telefon i ktoś się pyta, czy to wujek Bohun, także powiem tak, no ręce opadają, nie dość, że ktoś bierze telefon, ma do mnie telefon, to jeszcze nie wie, do kogo dzwoni. To jest dla mnie w ogóle jakaś abstrakcja. Dzwoni do mnie, czy do wujka Bohuna, niech się zdecyduje ten człowiek, do kogo chce dzwonić, bo to już jest o taką trochę parodię zakrawą ze strony tej osoby, która dzwoniła. Ja wiem, że młodzi ludzie często sobie lubią robić jaja bądź jakieś wszelkie żarty, ale powiem tak, ja jestem za stary na takie rzeczy, mnie to nie bawi. Szanuję swoją prywatność, szanuję prywatność innych ludzi, także jeśli ktoś chce robić takie jaja, to niech to robi z głową i niech przynajmniej ma odwagę powiedzieć, przedstawić się. A jak chce pogadać, to niech to zrobi po ludzku, zadzwoni i porozmawia. Jestem otwarty na wszelkie propozycje, na wszelkie rozmowy z ludźmi. Nie unikam ludzi w miarę możliwości, w miarę czasu. Staram się z ludźmi rozmawiać. Także jeśli ktoś chce porozmawiać, no to nie ma problemu. Umawiamy się i rozmawiamy. Spotykamy się w realu, rozmawiamy. Jest telefon, rozmawiamy. Nie, ja nie widzę problemu. No ale takich ja jest, to tutaj nie róbcie. Ponieważ strasznie nie lubię takich wygłupów. Telefon nie służy mi do zabawy, tylko telefon mi służy do rozmów. To jest właśnie jedna z przyczyn, przez którą właśnie wyczyściłem sobie Skype'a całkowicie z listy znajomych i zostawiłem tylko tych, którzy są moimi znajomymi w realu, bądź których, do których mam zaufanie. Oczywiście na bieżąco będę sam sobie dodawał, bo ja cały czas poznaję ludzi, cały czas jakieś nowe osoby wchodzą. A jedziemy w prawo. Przejedziemy się po tym Gracu, bo na zdjęciach widziałem, że jest to naprawdę duże miasto, co mnie troszeczkę zaskoczyło. Ale jest troszeczkę słabo chyba zoptymalizowane, ponieważ spore przecinki są. No ale miasto jest dosyć fajne. A proszę bardzo, stadion piłkarski. Ot, jaka fajna niespodzianka. Teraz my sobie obejrzymy z lotu ptaka. Proszę, to jest przystanek autobusowy. Inaczej, kamera zero, tak? Mogę teraz kamerę zero włączyć? Nie mogę. A, zatrzymam się na środku drogi i sobie włączę kamerę zero. No cześć, nagrywam jakby co, tak? O, mały przyszedł, już będzie hałas robił. No proszę bardzo. Pewnie jakiegoś okolnego klubu piłkarskiego.
Powiem wam, że kurczę spore to miasto, bo tu mi się gdzieś góry pokazały. Są pasma górskie. No dobra, jedziemy, bo zaraz. Tak, może będę tak ręczny wyłączył. Także mam nadzieję, że temat Skype'a jest zamknięty i jest jasny dla was. Druga sprawa to przymierzam się do Steama. No to będzie troszeczkę więcej z tym roboty. I trochę więcej będzie, podejrzewam, niezadowolenia wśród moich widzów. No ale to z kolejna sprawa, dlaczego tak postąpię. Już wam mówię. Na początku miałem oczywiście tam znajomych wszystkich swoich, tych najbliższych, bądź tam jakichś tam znajomych, których poznałem w sieci, ale z którymi utrzymywałem stały kontakt. No, a później kanał się zaczął rozwijać, zaczęli mi ludzie wysyłać zaproszenia, zacząłem przyjmować te zaproszenia. No, jak wiecie, Steam ma limit 270 znajomych. Oczywiście ten limit już mi się wyczerpał. Oj, co ja? Czekaj, czekaj, czemu ja jadę? Ale się zamotałem. Czemu ja w prawo chciałem jechać? Nie to skrzyżowanie. To bym kafę zrobił, pojechał pod niewidzialną ścianę. I jeszcze, nie dość, że ten limit się skończył, to jeszcze chyba ze 30 coś osób wisi, te zaproszenia wiszą gdzieś tam w tle. Ale czemu taka sytuacja, że chcemy zrobić jakby taką czystkę wśród znajomych na Steamie? Otóż powiem wam tak. Jak ja odpalam Steama, to ja nie odpalam Steama po to, żeby nie traktuję Steama jako komunikator do rozmów, tylko traktuję Steama jako platformę do gier. Do tego ona zresztą służy, tak? Czyli jak odpalam Steama, to nie po to, żeby rozmawiać z ludźmi, tylko po to, żeby zagrać. A skoro już udało mi się wymęczyć ten wolny czas, żeby zagrać, powiem wam szczerze, że nie zawsze to jest tak, że ja mam cały dzień czas, żeby grać. U mnie często jest tak, że Steam jest cały czas odpalony i widzicie mnie online, ale nie mam jej przy komputerze, ponieważ albo jest mały, albo jest żona, albo po prostu jest komputer włączony, ponieważ coś tam się uploaduje, albo coś tam się renderuje, albo jeszcze czort wie, jakie cuda niewidy się dzieją na tym moim komputerze, ale Steam sobie tam w tle działa. Zawsze to jakaś aktualizacja wskoczy, czy inne tego typu historie. Także jak już mam czas, to siadam do tego Steama i gram, ale jak gram, zaraz się zaczyna wysyp wiadomości w stylu: zagrasz ze mną w Spin Tires, zagrasz ze mną w Multiplayer. Jest, jest. Dobry kotek? No i wszystko w temacie. Gdzie jesteś w Multiplayerze? Może byśmy pojechali konwój, może byśmy zagrali. Cześć, witam, co porabiasz? No normalnie czasem to ręce opadają. I nie tylko, że tak powiem. I teraz ja z grzeczności na większość wiadomości odpowiadam. I zamiast sobie grać, to ja sobie po prostu komunikator ze Steama urządzam. To mnie zaczyna coraz bardziej denerwować. Dlatego postanowiłem to zmienić. I od jakiegoś tam czasu będę powoli czyścił Steama ze swoich znajomych i zostawię tylko tych ludzi. I zostawię tylko te osoby, które znam osobiście i te osoby, z którymi utrzymuję jakiś tam kontakt. Ale to też może być sprawa utrudniona, ponieważ część osób, które znam pod innymi nickami, występują pod innymi nickami na Steamie. No i to jest druga przeszkoda. I zrobimy tak, że jeśli ktoś wyleci przez przypadek ze znajomych, ponieważ z mojej niewiedzy, powiedzmy, znam daną osobę pod innym nickiem, a na Steamie jest pod innym nickiem, to nie miejcie mi tego za złe, tylko po prostu dajcie znać w mailu, napiszcie do mnie, a jeśli ktoś ma mój numer telefonu, to dajcie mi je znać SMS-em. I wtedy ja wyślę zaproszenie, albo niech ktoś wyśle zaproszenie i powie, że to on, tak? I wtedy ja dodam go do tej listy. No i ja myślę, że z tej listy się zrobi naprawdę króciutka lista takich najbardziej ludzi, najbardziej ludzi, to fajnie zabrzmiało, których po prostu albo znam osobiście, albo utrzymuję jakieś tam kontakty, których poznałem w sieci. Już nawet dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że
Ludzie mnie po prostu pytają o pomoc, żeby im pomóc w czymś, a rozwiązanie mają pod nosem. No takie pierdoły, jak zainstalować mapę Poland Rebuilding, jak zainstalować multiplayera, że coś im tam nie działa. Oj, dużo by wymieniać. Powiem wam, że nie jeden by pierdolca dostał za przeproszeniem, jakby miał po prostu w ten sposób funkcjonować. O, koło się podniosło. Z taką prędkością jechał, że aż mu koło się uniosło, no to ciekawe. Mam znajomych, którzy, powiem wam szczerze, znaczy inaczej, ja jestem cięty na takie zachowanie. I z chęcią. No i czasem nie trzymam języka za zębami, ale w miarę możliwości staram się kulturalnie do ludzi. Ale czasem, już powiem, nerwy powoli puszczają i mam znajomych, którzy śmieją się, że jakby oni mieli prowadzić kanał i mieliby takie historie, takie głupie pytania, takie męczenie, to już dawno mieli wrogów więcej niż zwolenników właśnie przez takie zachowania. Dlatego no, decyzja jest w sumie ostateczna. Ja sobie tam po swojemu tę listę wyczyszczę. I jak ktoś ma jakiś do mnie jakąś sprawę, jakiś ma problem, to niech wali na maila. Jeśli jest to... Umówmy się tak. Wcześniej odpisywałem na każdego maila. Na najgłupszego maila odpisywałem. Na jakieś takie... Jakieś nawet głupie zagrywki słowne. To też odpisywałem. Teraz powiedziałem sobie... Nie odpisuję na głupkowate maile, niech sobie ludzie sami radzą na jakieś pytania w stylu jak zainstalować mapę Poland Rebuilding, gdzie jest wszystko w temacie mapy Poland Rebuilding, wszystko napisane. Jak zainstalować telemetrię, też jest wszystko wytłumaczone, powiedziane. Z Fitraka mam pełno pytań, po prostu nie wiem, niektórych rzeczy nie wiem, ja nie jestem chodzącą encyklopedią, żeby znać wszystkie problemy świata. Ja muszę zgadywać, co użytkownik ma na myśli, mówiąc, że nie działa mu, powiedzmy, FreeTrack. Ale jaki on ma sprzęt, jak on ma kamerę, czy on dobrze zmontował, czy on dobrze sterowniki zainstalował, czy on dobrze skonfigurował program, czy dobrze wpisał wartości i odległości na czapeczce. No ja tego nie wiem, a ktoś mi pisze, prosi mnie o pomoc, ma mało tego, a to jest jeszcze nic. Niektórzy wymuszają na mnie, żeby im pomóc, tak? Pomóż mi, proszę, na przykład, jest takie... No to jeszcze prośba, to rozumiem prośbę, ale jest często takie aż nachalne stwierdzenie, że ja muszę pomóc tej osobie. Tak jak ja bym, nie wiem, był zobowiązany, podpisał jakiś cyrograf, jakąś umowę, czort wie co. Także nie dziwcie mi się, że mnie zaczyna to już powoli denerwować, ponieważ ja sobie zasiadam do gry, żeby się zrelaksować, żeby nagrać dla was produkcję, a do mnie wyskakuje zaraz mnóstwo alertów. Ja rozumiem takie tam pozdrowienia, czasem to nawet jest fajne, gdzieś tam jadę sobie w Eurotracku, ktoś mi tam napisze szerokości, pozdrawiam, powodzenia, no to wiadomo, odpiszę mu, tak. Z tym to nie mam problemu. Ale jadę sobie w Eurotracku, gram sobie tam, powiedzmy, w jakiś Train Simulator, czy w Prison Architecta, czy cokolwiek tam mam z tych gier i wyskakuje mu komunikat. No, do Klagenfurtu też zejdziemy. Ej, gdzie jesteś? Może pojedziemy w multiplayer. Chodź, nagramy wspólnie multiplayer. Zagra ze mną Spin Tires i normalnie takie wszystkie inne. Zaczynają się pielgrzymki i litanie. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, no dobra, zakładając kanał, godziłeś się na to, że w pewnym momencie może on się stać popularny i będziesz musiał się z tym pogodzić. No ja rzeczywiście się z tym pogodzę i zrobię sobie czystkę na swoim profilu Steam. W ten sposób możemy też załatwić temat. Nie mam nic przeciwko temu. Także, tak jak moja nazwa kanału sugeruje, wolny kanał, czyli robię to, ja to, co uważam za stosowne. Jeśli mi się coś nie podoba, to po prostu zmieniam i robię to po swojemu. Ale nie wszystkim to się podoba, no to już inna sprawa. Nie dziwię się wujkowi Bohunowi, że całkowicie wypieprzył ten czat ze Steama i go nie używa. Ponieważ też miał mnóstwo żali, pielgrzymek i litanii odnośnie gier. Dobra, jedziemy do Klagenfurtu. Am Wörthersee. Okej. Okay. Kurczę, powiem wam, że ten teren naprawdę ładnie zrobiło SCS. Są takie w miarę ciekawe, jeśli chodzi o widoczki.
Co prawda ja tutaj się zagaduję. Rozmawiam, monolog prowadzę i nie zwracam uwagi, ale tak, gdzieś kątem oka. To naprawdę ciekawa sprawa. Zaraz mapkę poproszę. Objadę sobie dookoła. Ach, tutaj rondko peki, wrócę. I na tym zakończymy. O. Chciałem wam... O, tutaj gdyby był wjazd, to by była fajna sprawa. A to jest jakieś fabryki. Kurczę, naprawdę. No, Klagenfurt. Naprawdę ładnie tutaj te tereny wyglądają. Wszystko to całkiem dobrze wygląda. No, z kamera 8, tak? To jest to śledzące. No. Miałem w planach, żeby tam wyselekcjonować niektóre takie różne dziwne wiadomości, które do mnie spływają, ale powiem wam, że jest tego tyle, że ciężko by to było wspominać, musiałbym sobie to zapisać. To też nie ma zbyt sensu. Ale takie najśmieszniejsze i najbardziej irytujące to notowałem właśnie w trakcie monologu. Dałem kilka przykładów. O proszę, gdzieś tam jakieś góry w tle, Alpy. Naprawdę ładnie to jest wszystko zrobione. I strasznie lubię takie drogi, które prowadzą do podnóża gór. Tak, teraz na przykład widzimy coś takiego. Idzie sobie droga, a gdzieś tam w tle góry i podnóże. To to mi tam trąbi, no skubac jeszcze trąbią. Mam nadzieję, że nie na mnie. I z Xbox Live też, też sobie pousuwam znajomych. Bo tam jeszcze też kilku znajomych dodałem do konta Xbox. Także też to sobie zmienię wszystko. No, akurat tutaj to był najmniejszy problem z tym Xboxem, ponieważ mało kto do mnie pisał, tylko po prostu były zaproszenia do grupy. A to też swoją drogą nie jest mi potrzebne, żeby ktoś widział na przykład w co ja gram. Skoro ja się z daną osobą nie kontaktuję, nie jest to mój znajomy, nie utrzymuję z nią kontaktów, to po co mi ta informacja, że na przykład ja w tej chwili gram w to i w to, ta osoba gra w to i w to i ta osoba zdobyła takie i takie osiągnięcia. Powiem ci, drogi widzę, że ta informacja do szczęścia wcale nie jest mi potrzebna. Proszę, jakaś budowa, remont, podnóża. No, góry to jest to jednak. Podejrzewam, że chodzi tutaj... Dla kogo jest to pies? Co jest dla kogo? Pewnie spora. Dla mnie. Oj. Chyba ściął. Tak, ściął zakręt tą naczepką, ja go przyhaczyłem. Trudno się mówi. A, później. Jeszcze taka jedna rzecz. Dobra, przelecimy, bo już będę hamował. Odnośnie dźwięków. Jakiś czas temu nagrywali nowe dźwięki uderzeń, crash testy tak zwane. No i są już wprowadzone te nowe dźwięki podczas uderzenia. Możemy już posłuchać tych właśnie nowych dźwięków. Także reasumując cały temat, to w najbliższym czasie, że tak powiem, nie, do firmy nie, zaraz, to wcześnie. Szykujcie się na to, że moja lista znajomych się mocno skurczy na Steamie i że może was nie być. No, ale w większości przypadków was nie będzie po prostu. No tak jak mówiłem, żeby nie było nieporozumień, to jeśli kogoś pominę z tego względu, że ma inny nick, a ja go znam pod innym nickiem, to po prostu dajcie mi znać. No tak jak mówię, mogę przez przypadek kogoś wywalić. A jeśli ktoś chce faktycznie ze mną utrzymywać kontakt poprzez chociażby platformę Steam, no to niech. Da mi znać, to go z powrotem gdzieś tam wrzucę. No bo jak zauważyliście, nie używam w ogóle komunikatorów wszelkich, jak gadu-gadu czy jakichś innych mocy piekielnych. Nie lubię po prostu. U mnie podstawowym jest mail. No, jest jakiś błąd chyba, bo widzę, że niektóre samochody i ciężarówki latają nad drogą.
jest to kilka milimetrów. No i skończył mi się temat, a jeszcze musimy do Wenecji dojechać. Ale zaraz coś wymyślę. Ten odcinek postaram się... Ja go jeszcze dzisiaj zaplotuję. Bo powiem tak, ktoś, część z was pewnie się wybiera na Master Track do Opola, do nowej polskiej wsi pod Opolem, czyli na ten międzynarodowy zlot ciężarówek tuningowanych. Tak to ładnie brzmi. No ja też się tam wybieram razem z Wójkiem Bohunem. Będziemy tam od piątku do niedzieli. I co? Jeśli ktoś chce się ze mną spotkać, to zapraszam. Z chęcią z moimi widzami się spotkam. Nie ma problemu. Nie pogryzę nikogo. Nie bójcie się. Z chęcią sobie porozmawiam. Wymianę zdań sobie jeszcze przeprowadzimy. Może jakieś ciekawe rzeczy się dowiem. Wiadomo, że jak się ludzi poznaje, to i przy okazji się można różnych fajnych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jak przykładowo w tamtym roku, tak w 2013, na święta pojechałem do rodziny, do Żyrardowa i tam właśnie spotkałem bardzo fajnego i przemiłego młodego człowieka, z którym pochodziłem sobie po mieście i sobie tak właśnie ucięliśmy pogawędkę. Dowiedziałem się kilka fajnych rzeczy o samym mieście. Dowiedziałem się kilka rzeczy o innych różnych rzeczach. Tak trochę pokrętnie brzmi, ale tak jest. I powiem wam, że mimo że był to młody człowiek, naprawdę bardzo fajna, sympatyczna osoba. I jak ktoś chce się ze mną spotkać, a będzie teraz okazja na Master Tracku, to nie widzę problemu. Ze mną, z Wójkiem Bohunem. Jeszcze kilka innych osób, też moich znajomych tam będzie. No, postaram się nagrać jakąś relację z tego zlotu. Powiem wam, że dwa lata temu, znaczy tak, jedna relacja wisi na moim byłym kanale, że tak powiem. Byłym, no tak, w sumie to jest były kanał. To był taki kanał eksperymentalny, na który wrzucałem różne dziwne rzeczy i czasem też do których to się przyczepiało, przyczepiał się ten system sprawdzania, jak to się nazywa, słowo mi uciekło, ten content ID YouTube-owski, czyli prawa autorskie. O, no bo ja tam wrzucałem różne rzeczy, które miały podkład muzyczny, a jeszcze wtedy nie miałem zarobków włączonych na tamtym kanale, nie są do tej pory włączone. No w ogóle taki, mówię, eksperymentalny kanał, to jakieś tam niebo w timelapsie sobie ostatnio wrzucałem, to jakieś tam przejeżdżające pociągi, trochę instrukcji z Regenerola było, trochę z Haulina, filmów, no i właśnie taki krótki reportaż, to w sumie nie był reportaż, to był taki zlepek sytuacji z Master Tracka w 2012 roku, tak, bo w 2013 nie byłem, w 2012 roku. Tam razem z Wójkiem Bohunem mamy niezłą zabawę, że tak powiem. Ale w tym roku postaram się poważnie podejść do tematu i trochę takich więcej informacji wam spróbuję przekazać na temat tego, co się tam będzie działo. Mam takie długie światła na tym zlocie. A powiem wam, że tak, jest to 10. zlot Master Track. Ogólnie 10. No i jak czytałem program i tak rozmawiałem sobie z Wójkiem Bohunem, no to tak stwierdziliśmy, że tylnej części ciała nie urywa. Mówiąc pokrótce, cały ten program, jak na 10. zlot powinni się bardziej postarać. No ale sporo nowych ciężarówek przyjedzie. Znaczy sporo, no. Kilkanaście. No to jest w sumie sporo, bo oczywiście co roku jest stały skład tych ciężarówek. Nie, tutaj sobie zmienimy dolną skrzynię. Mamy stały jest podstawowy skład, ale też zawsze dojeżdżają jakieś nowe. No i w tym roku na przykład będzie dosyć ciekawa ciężarówka. To będzie Scania BDF z przyczepą dwuosiową. Bodajże no cały zestaw będzie liczył 25 metrów. Liczy 25 metrów. Mam nadzieję, że on tam wyhamuje. I mi się nie wpakuje. No tak, no oczywiście.
nie wyhamował i się wpakował. To jest dla mnie abstrakcja, że te AI i widzi pojazd, to nie wyhamowuje. No ale to już jest inna para kaloszy, że tak powiem. Źle to zrobiłem. Wracamy na prawy pas. Tak, dobrze jadę. Kurde, żeby się tu nie zamotać. Dobrze jadę. O, do Wenecji. Mam nadzieję, szybko się przebije. I jest to Scania wymalowana w barwy Madonny. 4-metrowa postać Madonny plus wszelkie niuanse i smaczki powiązane z tą piosenkarką. Czyli powiem wam, że prezentuje się naprawdę nieźle. Zdjęcia są już zrobione. Można sobie zobaczyć te Scanie. Ona będzie jechała w czwartek promem, przypłynie ze Szwecji bodajże, no ze Skandynawii, i w czwartek będzie jechała przez Polskę, czy w piątek będzie jechała przez Polskę. W każdym bądź razie oni mają przyjechać tam już na miejsce zlotu około godziny, w wczesnych godzinach popołudniowych, 14-15 chyba w tych granicach, gdzieś tam wyczytałem. Oni będą w ogóle eskortowani z tego względu, że w Polsce jest to zestaw ponadnormatywny, potrzebuje pozwoleń na transport i potrzebuje pilota. Tak to wygląda. Dobra, wracamy do tych 80. Czekaj, czy zadziała mi ten pomoc? Ach, pięknie. O. Teraz sobie mogę jechać, krzyżówki na kierownicy rozwiązywać. Kiedyś widziałem taki motyw na autostradzie A4 bodajże. Gościu sobie jechał DAF-em i sobie krzyżówki rozwiązywał na kierownicy. Ciekawie to wyglądało. I ta Scania była tuningowana. O, już się dobijają do mnie na Steamie. Ta Scania była tuningowana. Nie, wy tego nie zobaczycie, ale ja wam przerwię. Dostałem wiadomość. Cześć Adrian, nie przeszkadzam. No i teraz, no tak, no nagrywam. No to znaczy, że przeszkadza. Ale nie mam mu jak odpisać, bo musiałbym zatrzymać grę, zatrzymać nagrywanie, odpisać i znowu wznowić, także. Nic tu ja nie będę robił. Ta Scania jest tuningowana przez słynnego tunera ciężarówek skandynawskich. Nie chcę wam tutaj skłamać i ściemniać, nie pamiętam jak się zwie gościu. Wyleciało mi to z głowy. Na Master Trucku, jak będę kręcił relacje, to na pewno wspomnę o tym. On bardzo lubuje się w filmowym tuningu. Robił jakiś czas temu ciężarówki z podobizną Marilyn Monroe, Boba Marleya bodajże, tak? I jeszcze jakiegoś jednego piosenkarza. No, także rekomendacja jest dosyć dobra. I gościu tak też naprawdę w swoim fachu jest dobry, no. I te jego ciężarówki wyglądają przepięknie. Oj, ale mi zmienił pas. No i panie drogi. Według przepisów ja mam pierwszeństwo, ponieważ ja jadę z prawego pasa. Zmieniam pas, a ty z lewego. I ja jestem po twojej prawej stronie. No ale to według polskich przepisów, ale nie wiem jak jest w Austrii. Także byłoby małe boom. Był w martwym polu, ale udało mu się. To tego widzę jeszcze nie poprawili. I nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe, żeby poprawić te zachowanie, gdzie dwa pojazdy zmieniają pas ruchu na środkowy. To jest ciekawe w ogóle. Często jest to też kwestia sporna nawet u nas w Polsce. Jeszcze raz. Jeśli by nie było to dla ciebie problemem, to odpisz. No jeśli nie będzie, to odpiszę, nie ma problemu. Chwilowo nie mogę, ponieważ nagrywam i jadę. A najgorzej mnie właśnie denerwuje, jak odpalam ETS-a, mnóstwo się wtedy wysypuje wiadomości. No wiadomo, że jak się chce człowiek przejechać w ETS-ie, no to koncentruje się na jeździe ciężarówką, a nie na pisaniu do ludzi. To tak jakbym jechał samochodem i pisał ciągle SMS-a. Czego oczywiście nie robię i nie lubię robić. W ogóle ja to bym miał zawsze chęć wyłączyć telefon, jak jadę samochodem. Ale niestety nie można czasem. Ponieważ siła wyższa by mnie zabiła. Nie, żartuję sobie. No, właśnie.
było powiedziane, że jak wrzucam kierunkowskaz, zmieniam pas, to AI mnie puszcza z lewej strony. I chciałem to przetestować i zobaczyć, co się teraz działo. Puścił mnie tak. Puścił mnie, że go przehaczyłem. Tak mnie puścił. O, jeszcze troszeczkę poprawek wymaga ta całe zamieszanie z AI. Aleś piękne widoczki. Powiem wam, że dalej nie poprawili tych skrzyżowań. Dalej wyskakujemy z zakrętu i nagle robi nam się skrzyżowanie, gdzie jesteśmy na prawym pasie i musimy uciekać na lewy pas. A już mi się nie chce o tym mówić. Zgłaszany ten błąd był tyle razy o tym rzeczy. Tyle o tym ludzie mówią. A dalej mamy to samo. Widzę, że oznakowanie jest skopane to jeszcze. U70. Oto 70. Jedziemy do tej Wenecji i kończymy tę nierówną walkę. No ale widoczki są przepiękne. Już się nie mogę doczekać, kiedy w góry pojadę. A mam w planach właśnie taki wyjazd. No i co? Wracamy do 70. Tak, 80. A nie, 70. No to nie rozpędzamy się, jedziemy 70. Kurde, jakaś przystań nad tym, nad jakimś jeziorkiem górskim. Aż to kapitalnie wygląda. Trzeba trochę posłodzić, tak, bo ten odcinek dzisiejszy tak wygląda na to, że tylko narzekam i narzekam. A żadnego słodzenia nie ma. Że jest i słodzenie, jest i narzekanie. Jeszcze tak wracając do tych właśnie społecznościowych niuansów, no to niektórzy, niech się niektórzy spróbują postawić w mojej sytuacji. Ja już jestem osobą, która ma, wiadomo, rodzinę, ma swoje obowiązki, ma pracę, także nie jest tak, że ja cały czas spędzam dzień przy komputerze i naprawdę często ten wolny czas to sobie wyszarpię, żeby sobie siąść do gry i zagrać. Bo powiem wam tak, rzadko gram. Ostatnio rzadko mi się zdarza grać dla czystego relaksu, tylko gram po prostu, żeby nagrać odcinek. Rzeczywiście nagranie jest dla mnie też relaksem, ale to troszeczkę inaczej cała ta sprawa wygląda. Nie jest to taki pełny relaks, ponieważ człowiek się musi trochę skupiać nad tym, co mówi, nad tym, co robi. Może inaczej, jak człowiek naturalnie mówi, to tam nie musi się skupiać na tym, co mówi, ale... Kurde, jaki ładny widok. W sumie zatrzymam normalnie. Ale chodzi o to, że... No, stara się mówić poprawnie, tak, wyraźnie, a nie bełkocze coś tam do mikrofonu. No i to też wymaga jakiejś tam koncentracji. Kurczę, jakie to jest piękne, no. Ot się pozachwycam troszeczkę tymi terenami. No, powiem wam, że czapki z głów. Gdzieś tego screena widziałem już podobnego na jakimś portalu. I będzie koniec ograniczenia, zobaczymy kiedy wskoczy. A, idealnie wskoczyło. I do 80. Ile do Wenecji? Do Wenecji to nie wiem ile, ale do Milanu mamy 370. Nie, do Wenecji dojadę, już nie będę tam poza Wenecję jechał. Pokażę wam tylko jeszcze Wenecję i zakończę ten odcinek. A skoro jeszcze mamy chwilę czasu, jakiegoś takiego wolnego do wypalenia, to może powiem co nieco o przyszłości na moim kanale. No na pewno kontynuacja serii, które istnieją cały czas, czyli głównie ETS, Spin Tires. Tam mogę. Bo nawet dla ciężarówek jest tak. Spin Tires. Train Simulator, postaram się więcej wrzucać. Ship Simulator Extreme, ponieważ troszeczkę zaniedbałem ostatnio tę serię, a mam kilka pomysłów. No, chciałbym wam pokazać trochę więcej z tej serii. Już uważam, że ona jest bardzo fajna, ta gra. Zresztą podejrzewam, że też jacyś miłośnicy morza, marynistyki i żeglarstwa się znajdą wśród was też. I z nowych serii, no to cały czas Farming Simulator chodzi mi po głowie. Oczywiście już kupiłem Farminga, mam go.
No i muszę zacząć nagrywać z tego farminga. I ja chyba zrobię, jeśli chodzi o serię Farming Simulator, to zrobię kilka odcinków z wujkiem, bo to mu obiecałem, mu on też trumi czerep, żeby zagrać coś w multiplayerze. Ja zresztą z chęcią z nim zagram, ponieważ bardzo fajnie mi się z nim wszelkie produkcje multiplayerowe grywa. Na pewno wpadnie kilka odcinków z multiplayera z wujkiem Buchunem. I trochę singla, ale formuła będzie taka, że zrobię to na zasadzie ETS-a, czyli na podstawie zadawania pytań. Myślę, że to będzie taka najlepsza i najfajniejsza forma, ponieważ Farming Simulator jest taką trochę przynudnawą grą jak ETS, czyli... No i też jest błąd w oznakowaniu, ponieważ mamy dwa pasy, a mamy trzy strzałki. Nie wiadomo, która strzałka do którego pasa się odnosi. Oczywiście skrajne strzałki wiadomo, że się odnoszą do lewego, prawego, ale ta środkowa to jest z czapy wzięta, o, i też można by było błędnie pojechać. No, a że to jest nudnawa troszeczkę ta gra, ponieważ oramy sobie te pole, kosimy sobie, a zanim je zoramy, zanim je skosimy, a chcę to zrobić w miarę realistycznie. Nie chcę tego robić na odwal. Skoro jest to symulator, to spróbuję podejść do tego na zasadzie symulacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To zrobimy na zasadzie zadawania pytań i odpowiedzi na nie. Taki luźny monolog. Wy mi zadajecie pytania, tak jak do ETS-a, a ja sobie na nie odpowiadam. Wyselekcjonuję sobie jakieś tam modyfikacje. Widzę, tam wujek fajną paczkę wrzucił. Część oczywiście modyfikacji, które on wrzucił, ja już znam i je zastosuję. Część sobie zastosuję innych, ponieważ tam jakiś czas temu sobie przeglądałem mocno te modyfikacje i... O, ciekawe skrzyżowanko. I już wiem mniej więcej, co chcę odnośnie modyfikacji. Dobra, zobaczymy. Autorzy coś wspomnieli, że zmienili fizykę, ale powiem wam, że dalej to auto skacze jak piłeczka i jest twarde, więc ta fizyka jest troszeczkę znowuż potraktowana po macoszemu. Ja bym sobie życzył, o ile mogę tak w ogóle powiedzieć, że mogę sobie coś życzyć. Ja bym widział fizykę w ten sposób, tak jak fizykę naczepy, czyli jakimś tam suwaczkiem ustawiamy sobie fizykę realną, bardziej realną, no i znowu te bardziej realne, bliżej rzeczywistości i fizykę arkadową dla osób, które tam powiedzmy przysiadły się z Formuły 1 albo jeżdżą na klawiaturze. I takim suwaczkiem wtedy trach bym sobie przestawił w prawo na fizykę realną i w lewo na arkadową. No to by był niegłupi pomysł i myślę, że zaspokoiłby on każdego malkontenta. Tak jak teraz z fizyką naczepy. Z tą jej stabilnością i chybotliwością. No i jesteśmy coraz bliżej Wenecji. Strasznie mnie ta Wenecja zainteresowała. Chcę zobaczyć, jak oni to zrobili, to miasto na wodzie. Tak zwane, te gondole, te takie ulice, rzeki. Zobaczymy, jak z tego wybrnę USCS. Ale patrząc po jakości terenów, które teraz tutaj dodali, to ja jestem spokojny, zobaczymy. Zresztą to jest wszystko w fazie beta. To jest dopiero czwarta poprawka fazy beta. Jeszcze troszkę nas czeka tych poprawek. Zanim wyjdzie ten oficjalny patch 1.11, to myślę, że sporo rzeczy poprawią. No i czekam cały czas na dodanie tego kątu obrotu kierownicy w ciężarówce, żeby można było sobie zmienić, na przykład jak mam w profilerze ustawione 900, to chciałbym mieć w ciężarówce też 900, a nie w profilerze mam 900, a w ciężarówce 780, no circa 780, 785. Powiem wam, że na nowo dostrzegam uroki domyślnego ETS-a bez modyfikacji jakichś tam graficznych, modyfikacji pogodowych. Powiem wam, że naprawdę całkiem fajnie to się wszystko prezentuje. Okej. Hit za blisko. Teraz lepiej. I kolejne skrzyżowanie to jest Venice, czyli Wenecja. Italia wita gości. To jeszcze jeden zjazd. O, niepotrzebnie na środkowy pas zjeżdżałem. Zaraz,
puścimy tego pana z prawej mańki i ja sobie elegancko zjadę. No i oczywiście jeszcze tak, bo ja tak skaczę po tych wątkach, wracając jeszcze do przyszłości mojego kanału, no to wiadomo, że cały czas gdzieś tam jakaś niezależna produkcja wpadnie. Jak ostatnio chociażby Spin Tires, czy Prison Architect, czy jeszcze kilka tam w zanadrzu mam. No i mam jeszcze taki pomysł na jedną serię, mianowicie gry mobilne na Windows Phone. I tylko muszę przetestować pewne oprogramowanie, czy ono mi będzie nagrywało dźwięk. Bo jeśli nie będzie nagrywało dźwięku, to niestety będzie jedna wielka kupa za przeproszeniem i nie opłacało się będzie, ale składnie zdania. Nie będzie mi się opłacało wrzucać tych filmików. No, bez dźwięku to nie ma żadnej radochy z oglądania. Dźwięk to dźwięk. Musi być, żeby poczuć ten klimat. Ale tereny piękne. Pozachwycam się trochę nimi. No, tylko żebym nie zjechał gdzieś barierkę, nie przygrzmocił. Dafik. Ile w ogóle do celu mamy? 245, a do Wenecji będzie ze 100 pewnie. Gdzieś tam w Wenecji zakończymy podróż. Ile ja już nagrywam? Pewnie sporo. Z godzinę z hakiem wyjdzie. Planowałem, myślałem, że to krócej zajdzie, no ale będziecie mieli co oglądać w każdym bądź razie. O, tam jest chyba już zjazd na Wenecję. No, zobacz jak skacze, jak piłeczka. Wenecja. Dobrze, elegancko. Zaraz, czy on prowadzi przez Wenecję? Aha, nie, po prostu jest taki tylko układ dróg. Cóż to jest? Zamek? Nie. Okej. Można powoli hamować. Godzinę. Ale nie, no faktycznie troszeczkę lepiej z tą fizyką. Chociaż jeszcze gdzie sobie on tak skacze, ten ciągnik. Dobra, wszyscy zwolnili, to zwolnię i ja. Co to za kontrolka jest? Aha, światła. Ale ładny wjazd do Wenecji i te kurcze na górze osiedla. Pięknie to wygląda. Prawy pas. Co tu mamy? Controllo coś tam. Pewnie chodzi, że miasto monitorowane. Ciągnie, ciągnie. No właśnie przejadę się po skrajnych ulicach miasta, żeby zobaczyć. A może jakiś port będzie, albo właśnie te gondole zobaczymy. Ciężarówek się narobiło nagle. I pod górkę podjazd. O, będzie wesoło. Zobaczymy. Teraz będzie krzyczało, że na ręcznym chcę ruszyć. Ciekawe, czy z dwójki mi się uda. Ładnie pociągnął. Wenecja. Tak, tak, dobra, na potrzeby filmu. Śpieszy mi się. Proszę czerwone, te czerwone, co ja mu proszę zielone.
tam mamy jakieś dźwigi portowe. Także zmierzamy na wschód, tam musi być cywilizacja. Jak ten tekst sobie przypomnę, to mi się śmiać chce, jaka kiedyś propaganda była. Kiedyś ludzie musieli omijać. Przecież nie mógł wtedy powiedzieć na zachód, tylko oczywiście na wschód. Oj, błąd zrobiłem. Z prawego pasa w lewo, no trudno się mówi. Zagadałem się, zagapiłem. Dam radę. Chyba, że tam jest gdzieś strzałka, że można w lewo. Nie, nie ma żadnych strzałek, w ogóle znaków poziomych tutaj nie było. Myślę, że żaden kierowiec nie będzie miał mi za złe tego. No i szukamy wizytówki Wenecji, czyli wody, łódek, kanałów. Są, czy ich nie ma. Jedziemy gdzieś tam na skrajne tereny miasta, może tam coś będzie ciekawszego, czy te dźwigi portowe. I w prawo. Ach, wiedziałem, z tymi światłami to wiecznie czerwone. Prawo, później obok serwisu przejadę tamtym łukiem i gdzieś tam zaparkuję. Leścina. To jest kwestia chyba optymalizacji złej. Coś mi się wydaje, że na strasznie dużo naładowali modeli. Zobaczcie, promy, jakieś statki, jakiś port. Skrzyżowanie bez świateł, to nowość. O proszę, i Wenecja, woda, morze, statki, fajnie to. Rozwiązane, co prawda nie możemy tam wjechać, no ale... Ale ładna portowa to ekspedycja. Pociąg, proszę bardzo. A, sorki, puszczasz mnie? Dziękuję. Okej, okay, dojadę do końca i tam gdzieś zakończę całą tę eskapadę. A później jeszcze przelecimy kamerą zero, to miasto zobaczymy, jak się z góry prezentuje. Bo z drogi to powiem wam, że całkiem fajnie. Podoba mi się. Autostradę wjechałem, nie będzie gdzie zjechać. Zaraz, gdzie ja mogę pojechać? Tu nie mogę. Dobra, zakończymy na światłach. Co to za problem, zaraz też spadnie. Jeszcze szybko chcę wam pokazać z góry. O, proszę bardzo, dokładnie. Co my tu mamy? Tu. Ależ stacja kolejowa wielka. TGV. Pendolino bardziej niż TGV. TGV to we Francji. Tu mamy te właśnie słynne Pendolino, jak to kiedyś w Teleexpressie było. No i tutaj część oczywiście ta morska i wodna. Portowa Wenecji. O, kanały. Szkoda, że tu nie możemy wjechać. Tu by się przydało jeszcze coś dobudować, no. Skubańce wzdłuż kanałów mogliby dać jakąś fajną zabudowę. No ale to już takie typowe modele low poly. Jakby gdzieś tam z daleka było widać. Są te kutry rybackie straszą, jak się bliżej do nich podjedzie.
No ale nic to, całkiem fajnie to wygląda. Dźwięk się zmienił, czy co? A nie, coś tam stoi za mną. Coś mi tu nie gra, jeszcze raz. O, teraz lepiej. Coś się z dźwiękiem pokiełbasiło. Dobra, także to w sumie wszystko, no, to co chciałem wam przekazać. Dzięki bardzo za poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.